Rozwiążmy takie zadanie. Jaka jest ostatnia cyfra liczby 7 do potęgi setnej? Oczywiście 7 do setnej to bardzo duża liczba i nie chodzi o to, żeby ją obliczyć i odczytać ostatnią cyfrę, ale żeby znaleźć jakiś prostszy i sprytniejszy sposób. Mamy wyznaczyć ostatnią cyfrę, a nie całą liczbę. Zatem przyjrzyjmy się ogólniej ostatnim cyfrom kolejnych potęg siódemki. Ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi pierwszej jest oczywiście 7. Ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi drugiej, czyli liczby 49, jest cyfra 9. Już przy trzeciej potędze nie obliczajmy jej, ale poszukajmy ogólniejszej metody. 7 do trzeciej to 7 razy 7 do drugiej, czyli 7 razy 49. Możemy to zapisać w postaci 7 razy 40 dodać 7 razy 9. 7 razy 40 to liczba, która na pewno kończy się zerem. Zatem ostatnią cyfrą liczby 7 do trzeciej będzie ostatnia cyfra iloczynu 7 razy 9, czyli liczby 63. Zatem szukaną ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi trzeciej jest 3. Podobnie przy kolejnych potęgach siódemki, aby wyznaczyć ostatnią cyfrę, wystarczy popatrzeć na ostatnią cyfrę poprzedniej potęgi. Wcześniejsze cyfry nie mają znaczenia. Korzystając z tej obserwacji, wyznaczmy ostatnią cyfrę liczby 7 do potęgi czwartej, wiedząc o tym, że ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi trzeciej jest 3. Aby wyznaczyć ostatnią cyfrę liczby 7 do potęgi czwartej, należy ostatnią cyfrę liczby 7 do potęgi trzeciej pomnożyć przez 7 i popatrzeć na ostatnią cyfrę tego iloczynu. 7 razy 3 równa się 21, czyli ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi czwartej jest 1. Podobnie dla 7 do piątej. Ostatnią cyfrą będzie 7 razy 1, czyli 7. Zatem 7 do piątej, tak samo jak 7 do pierwszej, kończy się cyfrą 7. Wiemy, że ostatnia cyfra kolejnej potęgi zależy tylko od ostatniej cyfry poprzedniej potęgi. Sprawdziliśmy także, że jeżeli potęga siódemki kończy się cyfrą 7, to następna potęga kończy się cyfrą 9, następna cyfrą 3, a następna cyfrą 1. Ogólnie te cztery możliwe ostatnie cyfry cyklicznie się powtarzają. 1 jest ostatnią cyfrą przy potęgach 4, 8, 12 i tak dalej, podzielnych przez 4. Zatem ostatnią cyfrą liczby 7 do potęgi setnej jest 1, ponieważ wykładnik 100 jest wielokrotnością czwórki. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.